Dobra, ja jestem, ty nie. Pułapka, tak? I sam w nią wszedłeś, kolego. Naprawdę myślałeś, że chce się pokocić? Pewnie, że nie. To wymaga uczciwości, a także gry fair play. Ach, nieważne. Wysłałem paru znajomych, którzy wykluczą cię z finałów. Na razie. W taki sposób chcesz wygrać, Monroe? Wykańczając konkurencję? Jeśli będzie trzeba. Ten sport potrzebuje prawdziwego mistrza. Mistrza, co kantuje, by bronić pozycji? Pewnie. Podstawy biznesu, Mac. Nic osobistego. Kurde, ostro! Serio jesteś najlepszym w speedcrossie? Dowodnij to na torze. Za późno, Mac. Już po tobie. Wracaj do wyścigów ulicznych, a speedcross zostaw zawodowcom. Dosyć! Teraz na pewno będzie po tobie. Wszyscy kierowcy, ruszamy z finałami Ligi Speedcrossowej na tamie Silver. Za chwilę pierwsze z dwóch finałowych zawodów. Oto Barakuda we własnej osobie, który po raz pierwszy stanie do rywalizacji. Sprawdźmy, czy nie zardzewiał. Witaj, Barakuda. Odgadnij, kto dotarł do finału. Nieważne. Panuje na tym torze. Poprawiłem najlepszy wynik, to leżysz w makaliste. Dobra, weźmy się do pracy. Kierunek ostatni wzór i piękna jazda.
wystarczy małe potknięcie. Dzięki idealnemu wynikowi Jason Monroe Barracuda znalazł się na szczycie tabeli. Przyznaj, Makarzy, zostałeś sparakudowany. Cieszy mnie, Boris Monroe. Już niedługo wymaksuje rekord. Tak, miał to fajnie. Jedna wygrana i obaj zgarniemy kasę. Łatwo mieć nie będę. Monroe ustanowił najlepszy wynik trasy. Czyżbym słyszał niepokój? Nie, brachu, po prostu chcę, żebyś wiedział, jaki jestem boski, kręcąc najlepszy wynik. Kierowcy, czas na ostatnie zawody w speedcrossowej lidze Fortune Valley. McAllister jest faworytem tłumów, ale chcąc mieć szansę, musi pokonać świetny wynik Barracudy. Wiecie, komu kibicuje opiekunka. Zaraz cię załatwię, Barracudo. Mak! Pobiłeś wynik Monroe!
Jak to w ogóle możliwe? Fortune Valley w Speedcrossie. Wiedziałem, że dasz radę. No, a co na to, barakuda? Ha! Zakładam, że właśnie płaczę, wcinając lody na pocieszenie. Nie dałbym rady bez mojego mistrza Rava. Dzięki. Mac, moc Speedcrossu zawsze była w tobie. Zamknij się. Otworzyli salon z autami, które startowały w lidze. Znajdziesz w nim Mini JCW Countrymana i Infiniti Q60, jakim jeździł Monroe. Nie mogę się doczekać przejażdżki.